Dzień dobry. Właśnie wstałem, jestem bez makijażu, co? Prosiliście mnie bardzo o Dzień Życia Mateo, także proszę bardzo. Jest 10:40, właśnie wstałem, no i co? Trzeba oczywiście umyć sobie twarzyczkę, wychodzimy z mojego pokoju. O, piękna pogoda. Zimno i pada. Mamcia kupiła mi nowe spodnie i mówiła, że się spiorą, więc kupiła za duże i jednak się nie sprały i mam za duże gacie, znaczy spodnie. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak ja widzę taką piękną pogodę, po prostu aż chce się żyć, nie? Dobra, idziemy sobie teraz coś zjeść. No plan jest taki, że mam do zmontowania 5 filmów. Warto by było je zmontować, plus jeszcze pójść na siłownię, miałam porobić nogi, ale coś sobie nadwrężyłem, ścięgno i chyba nie zrobię. Znaczy staw, nieważne, więc pójdę na siłownię, bo musi być trochę kontrowersyjnie, ale z dystansem, pamiętajcie. Jest 11. Kurde, normalnie wszyscy są w szkole. Dzisiaj mamcia mi pozwoliła zostać w domu, dlatego nie naładowałem aparatu, więc nie wiem, czy coś nagram w ogóle, ale zobaczcie. Zjem sobie dzisiaj takie maśniutkie płatki z mleczkiem. I w ogóle tu jest traktor na sprzedanie, jakby ktoś chciał kupić, to piszcie, to on jest na sprzedanie, zresztą nieważne. Słuchajcie, wpadacie też na mojego Instagrama mternacki8, bo teraz się dzieje naprawdę codziennie nowa fotka i odpisuję w ogóle wszystkim na komentarze, także wpadajcie. Wspominałem, że mam do zmontowania dzisiaj 5 filmów, bo jeździłem z Erasmusem, muszę tyle zmontować, także to nie jest zbytnio ciekawe, ale za to czasochłonne niestety. Na dobry początek dnia muszę włączyć niestety ogrzewanie, bo jest zimno tutaj w tym pokoju. Dobra. O kurde. Słuchajcie, pomyślałem sobie na szybko, że dam jakiegoś donajcika. Żeby nie było, że to tylko ja dostaję, to teraz ja komuś dam. Wypatrzyłem sobie pana. Tego schowywane z PUBG, ja sobie... Ale to były czary, ten domek był pierwszy w miejscu, gdzie wylądowałem. No ja też, to jest moja pierwsza gra, to jest moja pierwsza gra ever. Dobra, donajcik wysłany. To jakieś strzały widzę, będzie chyba kill. Ładno dziąkę, no. Mati! O kurde! O kurde! O! Mati! Mati! Hehe, to ja. Mati, bardzo dziękuję za 5 dych. Moje serce nie wytrzymało takiej ilości miłości od ciebie. Mateo, no oczywiście, że pozdrawiam ciebie. Dzięki wielkie za 50 zł wsparcia. Powodzenia z odcinkiem. Mam nadzieję, że będzie epicki i zajebisty. Pozdrawiam wszystkich oglądających twój odcinek. Łapa w górę, pamiętajcie, dla Mateo. Dzień dobry, jest godzina 13:30. Postanowiłem, że pójdę sobie na siłownię, ale... Ale pokażę wam pogodę, generalnie pogoda to... O kurde. To przepraszam bardzo, oszukałem was, jednak pogoda jest super, bo już nie pada deszcz, chociaż jest trochę mokro. Także co, ja lecę, przyłączam się za chwilę na mniejszy aparacik. W ogóle mam nadzieję, że wejściówka starczy, bo nie pamiętam, kiedy kupiłem karnet. Dzisiaj będę robił prawdopodobnie nogi, chociaż prawa, czuję, że staw mi trochę siada w prawej nodze. Jak będzie ból, to po prostu przestaje. Lecimy na siłownię. Nie wiem, czy ja mam jakieś halucynacje, czy co, bo ten deszcz pada. Właśnie się zorientowałem, że nie zamknąłem drzwi. Nie ma nikogo w domu, to jest nieistotne. Po prostu mam nadzieję, że nikt nie wejdzie do domu podczas mojej nieobecności. To co, lecimy. Dzień dobry, słuchajcie, postanowiłem wbić do kolegów na chatę. Zobaczymy, co robią. Siema! Siema! O kurde. Gdzie on jest, ten drugi? Nie wiem, co poszło, nie widziałaś go? Mogę teraz coś powiedzieć do kamery? No. Słuchajcie, ludzie. Jezu, jak wy nie zauważyliście, odcinek Trzyma się drzewa, ten challenge. No. Od razu piszą, że masz patologię kolegów, ale twoi koledzy są porąbani. Oni nie są patologiści, no co wy? Tamten odcinek był nagrywany dla Beki, no to chyba wiadomo. Nie wiem, czy jesteś pelikanami, że to wszystko łyka się. Właśnie, dosłownie. Odpal ten film, my zaraz znajdziemy i wam coś pokażemy. To jest hater, on napisał komentarz, uwaga. Dzień dobry, w Radio ZT Plus, panią Marlenę Mi...
Ten kolega w okularach był dziwny. Paplo rzuci tym telefonem i nie walnął. O kurwa, szkoda. Ty, ale sam prosisz, żebym walnął. Dla widzów chyba zrobisz ja wszystko. Ja wiesz, nie mam telefonu. Dobra, słuchajcie. Cicho bądź. Idziemy teraz gdzieś na miasto. Mam nie zabije, bo jest już późno. Po dobranocce. Idziemy coś zjeść. Nie, nie. Idziemy stąd. Czym? A ja nałożę worek ten głowę. Nie wiem, idziemy na przyjaźdźkę moją Teslą. Jeżeli chcecie, żeby kamerzysta pokazał też, zostawcie łapkę w górę. Ale przecież, o Boże. Nie zgasiłeś światła. No debile, mieliście zgasić. Dzień dobry wszystkim, jest już właśnie kolejny dzień i ogólnie no tamten się skończył tak jak się skończył, czyli... Nie zgasiłeś światła. Także tak w sumie wyglądał mój cały dzień, bez żadnej koloryzacji, bez jakiejś no po prostu tak on wyglądał. Nie był może jakiś zbytnio ciekawy, no ale o to chodzi. Jeśli ktoś z was ma jakieś fajne pomysły na filmy, koniecznie piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie też wpaść na mojego Instagrama, bo dodaję praktycznie codziennie fotki, ogólnie no odpisuję na komentarze, także wpadajcie. No i wydaje mi się, że to ogólnie chyba by było na tyle. Zbliżają się wakacje, także ja już jestem po wszystkich egzaminach i tak dalej, także tego czasu będzie teraz coraz więcej. Jak jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to możesz to zrobić. Byłbym naprawdę ci mega wdzięczny, jak napiszesz w komentarzu, że subskrybowałeś, to podziękuję. Serio, odpiszę. Ja będę kończył, bo jeszcze mam do zmontowania 3 filmy, a zmontowałem dopiero 2. Także do zobaczenia, życzę wam oczywiście miłego dnia, miłego wieczoru, miłego wszystkiego. Do zobaczenia, trzymajcie się i siemka. I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks, and I'm trying to make it last. It's Friday.